Cześć, nazywam się Blanka i witam Was na kanale, który będzie poświęcony Skandynawii. W pierwszym odcinku chciałabym poruszyć temat 10 największych firm, które na pewno wszyscy znamy, a nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, że powstały w Skandynawii. Jedną z pierwszych takich firm jest firma, która właściwie przychodzi jako pierwsza nam na myśl, kiedy mówimy o meblach, o produkcji mebli skandynawskich, i jest to mianowicie IKEA. IKEA powstała w 1943 roku, a założona została przez pana Ingvara Komprada, który do dzisiaj, chociaż pomimo tego, że jest bardzo jednym z najbogatszych ludzi na świecie, jego życie jest bardzo minimalistyczne. IKEA stara się być firmą, która angażuje się w troskę o klimat, a także o równość, i między innymi wprowadziła do swojej sprzedaży reklamówki wielorazowego użytku oraz jako jedna z pierwszych firm w 1944 roku wpuściła na tamte czasy kontrowersyjną reklamę, w której to para gejów promowała ich produkty. Reklama ta była na tyle kontrowersyjna w tamtych czasach, że w Ameryce na przykład puszczano ją po godzinie 22. Jednak pomimo tego, że IKEA kojarzy nam się raczej pozytywnie, ma też swoje czarne strony. A między innymi na jaw wyszło w 2012 roku, że firma wykorzystywała do produkcji swoich mebli w 80-tych, 70-tych latach więźniów politycznych ze wschodnich Niemczech. I wywołało to duży skandal, przez co straciła wielu swoich klientów. Nie da się też ukryć faktu, że IKEA w swojej produkcji pochłania 1% światowej ilości drewna w ciągu roku, co jest ogromną, ogromną ilością. Kolejną firmą, którą zna każde dziecko i też chyba każdy dorosły, jest firma Lego, która powstała w Danii dzięki panu Christiansenowi, który otworzył swój warsztat w 1932 roku i postanowił produkować zabawki drewniane. Ciekawostką jest na pewno fakt, że pierwszą stworzoną przez niego zabawką była drewniana kaczka, która powstała przez to, że pan Christiansen chciał w jakiś sposób zająć czymś swoje dzieci, podczas gdy on starał się odbudować swój warsztat po pożarze. Kolejną ciekawostką jest to, że podobno co sekundę zostaje sprzedanych 7 zestawów Lego, co jest ogromną, ogromną ilością, jakby patrząc na ilość czasu, i świadczy tylko o tym, że firma pomimo wielu lat nie traci na ważności. Nie wiem, czy też słyszeliście o tym, że zrobiono obliczenie, że 40 miliardów klocków Lego mogłoby połączyć Ziemię z Księżycem. Robi wrażenie, prawda? Jedna z najpopularniejszych firm odzieżowych, jakie znamy, pochodzi ze Szwecji i jest to właśnie H&M. H&M może poszczycić się tym, że używa w swojej produkcji odnawialnej energii oraz, że jest to firma, która korzysta z recyklingu i przetwarza swoje materiały. Oprócz tego działa czynnie, angażuje się w różne akcje charytatywne, a jej hasło brzmi: wyglądaj dobrze, czuj się dobrze, postępuj dobrze. Co ciekawe, w 2007 roku firma postanowiła rozszerzyć swoją działalność i stworzyła markę Collection of Styles, która produkuje odzież bardziej prestiżową, jeśli mogę to tak nazwać. Ci, co grali w Sims 2, na pewno też wiedzą, że firma wyprodukowała swój osobny dodatek, który nazwała Moda z H&M. Przejdźmy do Skype'a, który jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do komunikowania się w sieci. Powstał dzięki dwóm Szwedom oraz grupie estońskich informatyków i do dzisiaj prężnie się rozwija. Swojej popularności na pewno nie traci, a szczególnie w obecnych czasach, kiedy mnóstwo zajęć na uczelniach bądź szkołach odbywa się właśnie na tej platformie. Kolejną marką jest marka samochodowa Volvo, która na pewno zasłynęła z tego, że jako pierwsza wykorzystała pasy bezpieczeństwa oraz siedzisko dla dzieci w swoich samochodach. I warto też wspomnieć, że model samochodu Volvo 240 był produkowany przez 19 lat i nadal możemy go spotkać na ulicach. Natomiast firma ogłosiła, a wręcz obiecała, że od roku 2020 nikt nie zginie ani nie ulegnie dużemu wypadkowi, prowadząc ich samochód. Także no, zobaczymy. Przejdźmy do firmy Oriflame, która jest firmą kosmetyczną.
która od dawna jest na rynku i na pewno znają ją nasze mamy, nasze babcie. No i oczywiście my. Firma ta cały czas prężnie się rozwija oraz prowadzi nowe akcje, dzięki którym pozyskuje swoich pracodawców. Firma ta została założona w 1967 roku przez dwóch szwedzkich braci. Szwedzka aplikacja do odtwarzania muzyki Spotify jest jedną z najpopularniejszych takich aplikacji i obecnie cały czas prężnie się rozwija. Powstała w roku 2006, no i szczerze powiedziawszy, ciekawe, czy jej twórcy spodziewali się tak ogromnego sukcesu. Przejdźmy do Opery Software, która powstała w Norwegii i oferuje przeglądarki internetowe. W 2011 roku Yahoo przejęło firmę i dzięki temu zyskała ona na stabilności i utrzymała się na rynku. Zaczęła się rozwijać i dzięki temu cały czas możemy korzystać z jej dóbr. Warto też wspomnieć, że pierwsza filia tej firmy, która powstała w środkowo-zachodniej Europie, jest we Wrocławiu i współpracuje m.in. przy Allegro oraz Onecie. Tiger to duński sklep, który otworzył się w 1995 roku i na początku funkcjonował jako taki sklep, można by to było nazwać, wszystko było 5 zł. Dopiero w późniejszych latach zaczął się rozwijać i obecnie ma ponad 600 swoich sklepów w różnych państwach na całym świecie. W Polsce jest on od ponad 8 lat i cały czas zyskuje swoją popularność, otwierają się nowe placówki. Także wydaje mi się, że na pewno warto odwiedzić ten sklep, chociażby ze względu na urocze i przydatne gadżety. Ostatnią już firmą jest firma ISK, która powstała w Danii w 1979 roku i cały czas prężnie rozwija się na rynku. Produkuje nie tylko meble, ale i też akcesoria użytku domowego, tekstylia oraz wszelkie inne dekoracje. Firma na pewno może poszczycić się tym, że niektóre produkty są specjalnie oznakowane. Oznacza to bowiem, że korzysta z nich na przykład ktoś z rodziny królewskiej. Także świeczki, które na przykład macie, mogą również być, że tak powiem, w pomieszczeniu kogoś z członków rodziny, ponieważ rodzina królewska, duńska rodzina królewska jest stałym klientem sklepu. Także z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie i zwięźle przedstawiłam Wam te 10 firm. Co prawda wszyscy je znamy, więc tutaj Ameryki, że tak powiem, nikt nie odkrył, natomiast nie wszyscy może zdawali sobie sprawę z tego, że powstały te firmy właśnie w Skandynawii i też może niektóre ciekawostki Was zaskoczyły. Także dziękuję, z mojej strony to wszystko.